Bitwa pod Grunwaldem. Na początek zagadka: tuż przed bitwą krzyżacy podarowali polskiemu królowi dwa nagie miecze. Co miało to oznaczać? Odpowiedź poznasz w trakcie tego filmu. Zacznijmy od podstawowego faktu czyli czasu akcji. Bitwa pod Grunwaldem odbyła się 15 lipca 1410 roku. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, dlatego trzeba ją znać. Po jednej stronie walczyły wojska krzyżackie wspierane przez rycerzy z innych królestw i księstw zachodniej Europy w liczbie około 20 tysięcy. Po drugiej stronie były wojska polskie oraz litewskie wspierane dodatkowo przez Rusinów, Tatarów i Czechów. W sumie było ich około 35 tysięcy. Bitwa odbyła się niedaleko niewielkiej wioski o nazwie Grunwald na północnym wschodzie dzisiejszej Polski nieopodal Olsztyna. Rozpoczęła się 15 lipca, a więc w środku upalnego lata. Podczas gdy wojska krzyżackie zakute w ciężkie zbroje stały pod rozgrzanym niebem, wojska polsko-litewskie spokojnie czekały na bitwę, chroniąc się w cieniu lasu. Nie mogąc już dłużej czekać, Ulrich von Jungingen wysłał swoich heroldów, aby wręczyli królowi polskiemu, Władysławowi Jagielle, dwa nagie miecze, które miały znieważyć polskiego króla i tym samym zachęcić go do rozpoczęcia walki. Walka ta, jak wiemy, zakończyła się dla polsko-litewskich wojsk pomyślnie, a sam wielki mistrz zakonu Krzyżackiego zginął na polu bitwy. Jednym z najsłynniejszych przedstawień tej bitwy jest obraz Jana Matejki, bitwa pod Grunwaldem. W centralnym fragmencie obrazu widać księcia Witolda, który dowodził wojskami litewskimi. Po lewej stronie, na chwilę przed śmiercią, widoczny jest wódz krzyżaków Ulrich von Jungingen. Po prawej stronie obrazu widnieje najsłynniejszy rycerz tej bitwy, Zawisza Czarny z Garbowa, a w górnym prawym rogu naczelny wódz wojsk polskich, Władysław Jagiełło. Nie brał on bezpośredniego udziału w walce, lecz kierował poczynaniami swoich wojsk ze wzgórza nieopodal bitwy. Zapamiętaj Bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew średniowiecznej Europy. Dzięki niej udało się złamać potęgę zakonu krzyżackiego, dzięki czemu Polska stała się jednym z największych mocarstw ówczesnej Europy. Wróćmy do zagadki. Tuż przed bitwą krzyżacy podarowali polskiemu królowi dwa nagie miecze. Co miało to oznaczać? Była to forma zniewagi. W ten sposób krzyżacy chcieli okazać lekceważenie polskiemu królowi, Zachęcając go do szybszej walki, którą mieli nadzieję wygrać. Jak wiemy, bardzo się mylili.